Siemaneczko moi drodzy, tutaj Bajter. No i w końcu po dwutygodniowej przerwie nagram coś dla was. A znalazłem taką jakąś mapkę The House of Resurrection. No i to będzie taka krótka mapka horrorowa. Na razie nie wiem w ogóle gdzie ja się tutaj znajduję. Chyba tu jest guzik może. Tylko zanim tutaj wejdę, zobaczymy co tu trzeba zrobić. Nie używajmy 3D modelów, tak? Set Fav as you want, czyli tutaj w ustawieniach możemy sobie wszystko pozmieniać. Muzykę mamy na 0, to przed chwilą widziałem, także sobie to ustawiłem na 0. Dobra. To jest mapa zrobiona przez, powiedzmy, Team Madness chyba, czy jakby to nazwać. Aha, dla własnego doświadczenia włóż słuchawki, tam załóż słuchawki. Gdzieś nie tu, aby załadować dźwięk. No i tutaj naciśnijmy do startu. I teraz tak, follow me on Twitter. To ten ziomek, który to zrobił, tą mapkę. Proszę dać lajka na Facebooku dla niego, jeżeli wam się podobało. Albo chyba dla tych, którzy grają tą mapkę. If there is an hold down, the chair, disable, for drop define, ok. Dobra. Optifine akurat nie mam. Nie mam Forge'a i innych modów. Dobra, klikam, żeby wystartować. The Madness Production Present. The Madness Games Horror Map. O kurde. No i? Mogę już iść? Ło! Okej. Nie mogę nawet się obejrzeć za siebie. Halo? Puk, 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 puk? Jest tam kto? The house. No dobra. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Mogę już iść? W sumie mogę. Tylko ja nic nie widzę. Powiedzmy, że mam iść prosto. Nic nie widziałem. Co to za blinki? Okej. Ten sens znowu. Która jest godzina? Muszę napić się wody. Mamy wodę? Wow, fajnie zrobione. Poczekaj, co to jest? Jakie meble, co nie? Czekajcie, ja w ogóle tutaj nie mam dźwięku gry, to jest dopiero... Muzykę mam włączoną, co nie? Ale... Dobrze, że dopiero zaczynamy. Dobra, powiedzmy, idźmy do kuchni. Powinniśmy napić się wody. Co tutaj było? Nic. Telefon? Philips, telewizor, nice! Co to ma być? Gdzie jest mój telefon? Dobra, telefon mi dzwoni, ale nie wiem gdzie ja go mam. Ziomek! Czy tak powoli mogę iść? Nie no, na dole. Już idę, schodzę na dół. Widzicie telefon? Bo ja nie. Najpierw chcę wody. A tu jest telefon, okej. Dobrze, tak nic nie zrozumiałem, ale to było straszne. Mniej więcej te dźwięki, jakbym tak odebrał w prawdziwym telefonie, to na pewno bym się
pytał what the fuck. No dobra, już odebrałem. Okej. Slowness, blindness. Lol. Powiedzmy, że coś widzę. O, pogramy na kompie. Jene, fajnie to zrobione. Czemu nie ma takich komputerków w normalnym Minecraftie? Książka? Mogę wziąć? Nie mogę. Nie mogę tu nic wziąć. I tutaj też nic nie ma. Chyba poszedłem w złym kierunku. Pójdę do tych drzwi w kuchni. Nie. O co chodzi? Nie no. Skoro to jest otwarte. What the fuck? Co to ma być? Halo, tu już byłem. What? Zapalaj mi światła. Co tutaj było, bo już nie pamiętam. Moje łóżko. Dobra, ale czy to na pewno muszę tutaj chodzić? Już byłem. Czekaj, czekaj, teraz na dół muszę zejść znowu, bo tutaj to było. Albo tu? Mogę wejść? Nie mogę. Ciemno jak nie wiem co. 12 w nocy. Bez latarni. Dobra. Co ja mam tutaj robić? Chodzić czy co? Dajcie jakieś wskazówki. W ogóle nic nie było napisów, nie? Must find a key, okej, muszę znaleźć klucz, lol. Gdzie byśmy tutaj schowali klucze, nie? Bo to w ogóle... Teksturki są inne, no w sumie wiesz jak naręcznik tutaj jest. Znajdźmy kluczyk. Trochę się naszukamy. Jest. Czekaj, muszę to wziąć. Ale nie mogę poczytać tego. My dear customer and friend. Co? Nie wiem jak to mam przeczytać. E-mail od doktora Medica. Mój dobry konsumencie, czy tam kliencie i przyjacielu, chcę tobie coś powiedzieć, ale nie jestem pewien, czy będzie to dobrze, czy źle. Zależy od ciebie. End, przerwane tam, nie widzę przez te kółeczko. Jak to przeczytać? Kurczę. Twoja utrata jest za duża, aby to zapomnieć na teraz. Czekanie jest najlepszym... Może lekarstwem, wiesz. Możesz wybrać, czego chcesz. Jak coś, to mi o tym powiedz. Dobra. Mamy ten klucz, tak? Mamy klucz. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem ten list, ale teraz tak. Do czego będzie ten kluczyk?
Może tutaj? Okej. Muszę nadal chodzić z tą dziwną latarką. Gdzie było coś? Dobra, znalazłem kluczek. Czekaj, tu chyba dobrze idę. Okej. Naprawiliśmy światło, nice. Dobra, teraz możemy przeczytać, o co chodzi, to co? Aha, terapia na sny. Dobra. Drogi kliencie i przyjacielu, chciałbym tobie powiedzieć, że ta terapia nie jest dla byle kogo. Tak? Mam nadzieję, że będzie dobrze albo źle. Zależy od ciebie. Ale dla mnie ona nie jest jeszcze gotowa. Twoja utrata jest bardzo duża i ciężko ją zapomnieć. Czekajmy na najlepsze rozwiązanie, ale wiesz... Możesz wybrać wszystko, czego chcesz. Daj mi znać. Twój doktor. Medic. Czy medit. Wow! Ażem teraz się wystrasznył. Chyba nie było tych drzwi wcześniej. Gdzieś puka. No już idę. Wow. Gdzieś ktoś mi puka do drzwi. Ta muzyka, nie? Wow. Znowu obudziłem się w łóżku. Co to było? Dobra, powinienem się położyć. Tak, bo byłem zmęczony. A teraz się obudziłem ze snu i co to było? Co to było? Nie wiem, światło zapalmy. Ziomek nie wie, o co chodzi. Czy to ja nadal śnię, czy nie? Ale mamy terapię nasenną. Czy... nie wiem, jak to nazwać. Musimy się spać. Czy w tym miejscu coś jest? Ale czemu tam są te takie wgnicienia? Bynajmniej w tym. Okej, dobra. To chyba był kod z tymi... no, z włącznikami do światła. Ale nie mogę szybciej iść nawet. Mam slowness. Serio? Ten room się skrócił. Fajne nie mam, do tego też podejdziemy. Krzesło. Fajnie grać w ogóle takie mini mapki. What the fuck? Co to było? Co to było?
jakaś dziura. Czekaj, powiedzmy idę do środka. Wow. What the fuck, jaka muzyka, nie? Te dźwięki. Na pewno mam tu zostać? What the fuck? Ile tu krwi? Aha. Aż mi ciarki przeszły teraz w tym momencie. Okrwawione drzwi, pełno krwi tam. Pokój dziecinny. Halo? Kim ty jesteś? Okej, okay, ciarki mi przeszły. Jak to wygląda? Jakiś clown, czy co to ma być? Dobra, gdzie teraz jestem? Mam jam boosta. Lillian Moore. Dead, okej, okay. Umarła. The end? Serio? Thanks for playing. Mapka taka sobie mogłaby być nieco dłuższa, tak nie bardzo zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Co to ma być? Pogrzeb? Nie mogę nawet się ruszyć. Kurczę, powiem wam tak. Mapka była dosyć fajna, tylko że bardzo krótka i ta opowieść była taka bardzo dziwna. Mieliśmy problem ze snem. Doktorek próbował nas wyleczyć jakąś tam terapią, bo to było niby terapia. Ja ciągle powtarzałem te same sny. Co się okazało? W tym domu coś się stało. Ale dlaczego musiała ta dziewczynka zginąć? O co tutaj chodzi? Nie wiem, tego chyba się nie dowiemy. Piszcie właśnie, co o tym sądzicie i co to mogłaby być za historia. Wymyślajcie, piszcie w komentarzach i dzięki, że obejrzeliście ten oto odcineczek. Dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam na kolejny, może już wkrótce. Cześć.